Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Darek z kanału Ratujmy Traktory. Chciałem Wam powiedzieć, że kanał zamontowanie silnika. No i tak to jest, że to tak hop nie będzie, ale silnik już mam przygotowany do zamontowania. Muszę to jakoś tam sobie postawić i powolutku przygotować się do montażu. Tutaj mam już go podwieszonego na dwóch pasach. Zaraz zobaczymy. Będę go wkładał powoli. Powoli go wkładał i ciekawe czy... O, a to tak teraz wygląda, patrzcie. O, elegancko. Wisi. Teraz się przełączę na tą drugą kamerę. Tu mam mojego pomocnika. Raczka. Z silnikiem C330, bardzo dobra maszyna. Pomocnik mój, najlepszy. Też się doczeka remontu. No i teraz będziemy to musieli... Będę musiał. Tutaj. Do czegoś.
zamocować do kadłuba, skrzyni tu, tak, no i będziemy musieli to jakoś zamontować. Jak widać, silnik już jest wrzucony i teraz zobaczymy, może się uda zrobić tutaj takie uszczelki, to bym takie zrobił i wtedy zjechałbym jeszcze kołami i myślę, że byłby już praktycznie cały byłby już zburzony. Ale to jeszcze trochę potrwa. Raczek się sprzedał bardzo sumiennie, bardzo dobrze zrobił robotę. Bo bez niego to normalnie by nie było. Skończyła tak elegancko na pasach. Pod spodem te. O, takie te do zsuwania, do rozjeżdżania. Tak. To jest też bardzo przydatne. Do tego pasy. Raczysław. No i bez problemu, bez wysiłku praktycznie wszystko poszło. Bardzo mnie to cieszy. A tu mam materiał do robienia uszczelek i z tego właśnie sobie zrobimy uszczeleczkę. Tutaj to miejsce. No dobra. Miłego oglądania, ogólnie nie wiem, podoba się wam, nie podoba, może się podoba, może się nie podoba. Każdemu się podoba co innego, także do zobaczenia, do następnego strzałeczka. Cześć!